Dagmara Szewczyk jest z nami. Dzień dobry, Dagmara. Dobry wieczór. Babylon Boxing Show dzisiaj w roli Ringers. Oglądasz walki? Jak podobały Ci się? Oglądałam, podobały mi się, ale najbardziej emocjonujące no to te dwie ostatnie. Ta przedostatnia to byłam w szoku, że Śmiałowski walczy z Dawidem. W boksie. Z Danielem w boksie. Tak. Dawid kontra Daniel, ale fajnie, ciekawie. W sensie jakby totalnie inna walka, bo teraz będą walczyć już o pas MMA. Ale coś innego, fajnego, ciekawego. No i powiem szczerze, że trzymam kciuki za w sumie jednego i drugiego, bo jednego i drugiego bardzo dobrze znam i lubię. Aczkolwiek jestem pod wrażeniem walki Dawida Śmiałowskiego, bo 6 rund na pierwszą walkę wytrzymać jeszcze w boksie to jest jednak mocne wrażenie moim zdaniem. Z reguły to 4 rundówki, co? W debiucie. Kurczę, no nie wiem czy 4 rundówki, jakby nie znam się jak za bardzo na boksie, ale fakt fajna walka, fajną walkę dał, także powiedziałam, że właśnie na samym koniec, że dobra walka, on tak nie był zbyt zadowolony chyba z siebie, ale no po jakimś czasie mam nadzieję, że tak doceni to, że i tak to, że wyszedł, to szapoba. Słuchaj, ostatnia walka, bo Jan Logic kontra Argentyńczyk Agustine Kucharski, albo Kucharski. Tak, właśnie byłam zdziwiona, że takie polskie nazwisko ma. Ale pojedynek trzymał w napięciu, co? Trzymał, ja do ostatniej minuty w sumie nie wiedziałam, kto wygra i szczerze mówiąc myślałam, że właśnie wygra Argentyńczyk, bo miał kilka takich ciosów fajnych, które wchodziły, ale faktycznie raz przycupnął na ziemi, chyba się potknął, tak mi się wydaje, czy się poślizgnął. No ale nie, bardzo emocjonująca walka, bardzo, bardzo ciekawa, naprawdę byłam pod wrażeniem. Dobrze, że my nie sędziujemy tych walk, co? Bo dopiero by było. Ja to się nie dawała, potem wszyscy by mieli pretensje pewnie. Słuchaj, dużo się dzieje teraz, ty dalej jesteś w tej roli, w której byłaś, czyli tylko Ringers, tylko jakieś nowe projekty, tylko jakieś rzeczy związane z modą i tak dalej, czy jest w tej chwili coś na rzeczy, jeśli chodzi o sportowe wyzwania, no bo gdzieś tam w perspektywie już się kroi gala Fame MMA 11, masz jeszcze ważny kontrakt do 11? Znaczy kontrakt mam ważny do jakby do tej walki, bo miałam kontrakt tylko na jedną walkę i po tej walce miałam zadecydować, czy będę chciała na kolejne 3 walki podpisać. Kurczę, no nie wiem, jakby na razie mam kontuzję kolana od miesiąca, gdzie... To się co? No właśnie do końca nie wiem, teraz robiłam rezonans w czwartek, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ok, bo jestem panicznie przerażona tym, co się będzie działo. Wydaje mi się, że to też będzie decydowało, czy ja w ogóle mogę dalej coś bardziej mocnego trenować, bo przesuwa mi się kość strzałkowa do środka i łękotka, więc to nie jest zbyt przyjemne uczucie. I cały czas kuleję, aczkolwiek na gali można zobaczyć, że chodzę bez ochraniacza, bez stabilizatora, no, aczkolwiek no chodzę do rehabilitantów, chodzę do osób, które gdzieś tam mi pomagają, no i zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki naprawdę, żeby wszystko było ok z wynikami, bo jest to trochę stresujące. Pierwsza Ringers w stabilizatorze, tego jeszcze nie grali. No nie. Chcesz być? Nie chcę, ja nie chcę w ogóle już tego nosić, ja już chcę wrócić do tańca, chcę wrócić do treningu, więc absolutnie. Zobaczymy co powie lekarz, zobaczymy co powie rehabilitant, jak pójdą rehabilitacji, wtedy dopiero podejmę decyzję co dalej w tym kierunku, aczkolwiek najbardziej chciałabym wrócić do tańczenia. No i tam na tym YouTubie moim zaczyna się dużo dziać, teraz przygotowałam też film dokumentalny o Ringer, bo dużo osób mnie o to pytało. Jakieś sama robiłaś, szczegóły... tak? Nie no, operator chodził za mną, więc sama się nie dała rady tak nagrać. To nie ja nagrywałem, to kamera, tak? Tak, dokładnie, ale będzie bardzo ciekawie, kilka wywiadów też przeprowadziłam z fajnymi osobami. No i tak pokazałam wszystko od środka, więc wydaje mi się, że tak. I pragnę Was serdecznie zaprosić 17 kwietnia, to trochę z innej beczki, ale będę prowadziła na For Fun Dance Top 20 playlistę taką imprezową, także serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodobam, bo to pierwszy raz mój w takim prowadzeniu. Zostałam zaproszona po prostu do prowadzenia takiej playlisty, więc mam nadzieję, że nie zawiodę. Co tam będziesz robiła? Będziesz, powiedzmy, prezentować utwory, zapowiadać? Jak to ma w ogóle wyglądać? Tak, będę zapowiadała utwory, właśnie top 20 od godziny chyba 18. Taka imprezowa playlista, więc wydaje mi się, że będzie Wam się podobało. Zobaczymy mnie znowu w innej wersji, a to po prostu... Nowe wyzwanie, tak? Tak, ja lubię wyzwania, zawsze to mówiłam, na konferencji też to mówiłam. Ja lubię wyzwania, lubię różne nowe rzeczy, próbować takich rzeczy, które nie są ze sobą związane i sprawdzać, czy mi w tym pójdzie, czy nie po prostu. Słuchaj, kiedyś Marcin Najman składał Ci propozycje, ale teraz powstały dwie nowe jeszcze organizacje lub trzy freak fightowe. Jest między innymi Hike League, jest też nowa organizacja, która też gdzieś tam zaczyna zatrudniać celebrytów. Zapytam Cię, dostawałaś jakieś propozycje?
Ojejku, jesteśmy teraz na Babilonie, więc... Tylko spytam, ale to nie jest freakfightowa organizacja. Nawet jeżeli by się tutaj miał znaleźć jakiś transfer, czy cokolwiek takiego, to nie mogę o tym mówić, ale jeżeli coś takiego będzie, to na pewno to zobaczycie. Dostaniemy jako pierwsi tego newsa? Mogę zapewnić? Dobra, obiecuję Ci, że na mój paluszek, że jak będę miała jakiś transfer, to Ci powiem. Dobrze. Trzymam w takim razie za słowo, a zapytam Cię jeszcze tak, bo wokół Fame MMA dużo zamieszania jest. Twój ulubiony zawodnik, wiem, że to Arek Tańcula, chyba. Dlaczego? Jeśli się nie mylę. No tak, tak zauważyłem, że gdzieś coś razem nagrywaliście i tak dalej, byłaś chyba w Krakowie, gdzieś nagrywaliście coś razem, jakiś kawałek, czy mi się myli, bo tak, widziałem... Tak, ale to nie, on mnie zaprosił po prostu do siebie na odcinek, więc jakby pozdrawiam serdecznie Arka, ale to on zaprosił mnie do siebie na kanał jako po prostu gościa specjalnego, także bardzo mi miło. Czyli co, trzymasz z Murańskimi? Nie. No tylko pyta. Tutaj jakieś małe te... Jakieś małe wstrzyki takie, tak? Podpuchy, tak. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi akurat o Fame MMA, to że Murański niestety trochę odpuści. I nie zawalczy z Arkiem. Wydaje mi się, że jednak spenia. No tak mówią, a kto wie, może chłopak wyjdzie, nie? Bo... No jak wyjdzie, to mu współczuję. Arek jest w takiej formie? Widziałaś chociaż trening, cokolwiek? O kurczę, ciężko mi powiedzieć, nie widziałam, znaczy widziałam, że teraz wrzucona jest ta story, ale jakoś tak nie śledzę w sumie jego formy, nie pytałam, nie gadałam z nim o formie raczej. Dobrze, następny twój występ to jest następny Babilon, czy jeszcze jest jakiś moment, gdzie będziesz mogła się pokazać? Znaczy na razie jestem na wyłączność w Babilonie, w najbliższym czasie to też chyba będzie tylko Babilon, no bo dzisiaj to jest FM, tak, ta gala? Tak, jest w Łodzi. Ciekawa jestem walki Szostaka. Wygrał. Wygrał? Tak. No, byłam ciekawa, muszę zobaczyć powtórkę. Co ja chciałam powiedzieć, że... Czy będziesz występowała poza Babilonem? Najbliższa gala to i tak jest 30 marca, tutaj, na Babilonie. Więc wydaje mi się, że do 30 marca to nie będzie żadnej innej gali. 30 marca już dawno minął, muszę Cię poinformować, mamy już dzisiaj kwiecień. Kwietnia, ja nie wiem, jakie miesiące są w tym roku, ja żyję dniem dzisiejszym, nie wiem, co się wydarzy jutro. No dobrze, to na tym pozostańmy. Dagmara, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Czekam na to, żeby się kolano zrehabilitowało. Boże, jak to wygląda. Stabilizator, masakra. Kurde, no muszę pokazać widzom. Tak, poważna sprawa. Bez stabilizatora na szczęście chodziłaś. Udało się, tak? Nic nie bolało. Przepraszam. Przepraszam, trochę nas przesunęło. Bardzo bolało, ja nie mogłam chodzić, a przed ostatnią galą jeszcze sobie to odnowiłam, więc ja strasznie kulałam i nie wiem, czy ktoś to zauważył, ale nie wychodziłam wtedy z tabliczkami obok, tylko wychodziłam tylko do ringu. Niektórzy mówią, że żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, to tak, coś z tym jest? Najświeższe jest to, że właśnie zrobiłam sobie to skacząc. Masakra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.